Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Cześć. W kolejnym odcinku kanału PKP Inne Pociągi. Dzisiaj jesteśmy na stacji kolejowej w Dałęczowie. Ładny. No to trzeba przyznać, ładny. Co? Chyba można wejść, można zaczynać odcinek. Zaczynamy. No dobra, wchodzimy sobie zaraz na dworzec. To nie wiem, czy się da. Jest dobra, widzimy się na dworcu. Jesteśmy na budynku dworca. Śmierdzi tutaj. Tutaj mamy kasy. Nic inne. Tak wygląda budynek dworca, cała poczekalnia. A tutaj mamy odjazdy pociągów. Tak. Tutaj niestety nie możemy dojść przez dworzec do peronu, tylko musimy od zewnątrz, ale to nie problem. Wejdziemy sobie od zewnątrz. Nie, ale tutaj my idziemy w tą stronę. Idziemy w tą stronę właśnie i tutaj mamy peron. Jeżeli gdzieś źle idę, to nic. O, i tutaj mamy jeszcze stację na Łęczów wąskotorowy. Aha, i chyba źle poszliśmy. Ten odcinek nie jest jakoś robiony dobrze. Na Łęczów wąskotorowy niestety nic tu nie dojeżdża. Nie wiem, czy my w ogóle wyjdziemy jakoś stąd na peron. No teoretycznie da się. Ale nie wiem, czy mamy iść przez te błocko. Jak myślisz? No dobra. Tutaj jeszcze pokażę ten. Tak, stację stąd. No i idziemy na stację już dobrą drogą, myślę. Tam mamy jakąś kartę przystankową. Tutaj jakieś piwnice są. A nie wiem. Budynek dworca ładny. Myślę, że nie ma sensu tego wstawiać do wielkich polskich dworców kolejowych. Nie ma po prostu sensu. Jakiś przystanek. Nie ma sens tego do wielkich dworców, ale no nic. Aha, i musimy tędy przejść tym. Tam przejść. To idziemy. W ogóle kiedy? Jeszcze trochę czasu jest. Będzie niedługo. Czemu niedługo? Nie wiem. Intercity Dąbrowska. Chyba Dart to będzie. Pisało, że Dąbrowska. Było napisane, że to jest Dąbrowska. Pisało, że było napisane. Nie wiem. Było napisane, że to jest Dąbrowska, bo się nie mówi pisało. Przepraszam za to, że powiedziałam tak, ale jakoś tak mi się powiedziało. Było napisane, że to jest Dąbrowska, więc no idziemy na Dąbrowską, a Dąbrowska to jest, z tego co wiem, to jest Dart. No, to do niego idziemy. Na Łęczów. Tutaj mamy takie... Stacja podobna do stacji Lublin Zachodni dla mnie. Znaczy, no nie to, że podobna o wzorowanie, tylko że ta... Na przykład to, co teraz tam idę, to jest bardzo podobny do Lublina Zachodniego. Dla mnie taki styl. Mi się zdaje, że no i pewnie tak jest, że sama firma to robi. I stacja Lublin Zachodni zremontowana Łęczów, bo to naprawdę jest niemalże identyczne. Tutaj jeszcze tylko te schody były... Naprawdę, no... Naprawdę to wygląda jak Lublin Zachodni. Nie chodzi mi, że ten dworzec czy coś tam, ale no... Bo wiecie, o co mi chodzi. Naprawdę, to jest, no po prostu to jest Lublin Zachodni i tyle.
Bo się może zgodzić, że to wygląda identycznie jak Lublin Zachodni. No, mi się zdaje, że to jest ta sama firma, na który teren idzie. Pewnie nie wiem, w którą stronę by tutaj pójść, na który peron. Dobra, no idziemy na ten, czyli nie działająca winda. Idziemy na ten peron. Na peron drugi. No. Nie wiem, skąd będzie jechać Intercity Dąbrowska. Idziemy. Aha, to jest jedyny peron. Nie, tam jeszcze jest jakiś. Tam jeszcze jest jakiś. I tutaj będzie chyba jechać. Ja tam pójdziemy sobie jeszcze do Rachusek, tam się jedzie, tam to są Warszawa. Fajna stacja. Fajna stacja. Zaznaczone sektory, więc to jest nowej stacji. Bo nawet mamy tutaj pozaznaczone sektory, więc no to jest. Nie, to nie jest do Bydgoszczy Głównej. A, to nie wiem. Może i do. Nie, ten pociąg z tego co widziałem jest do Lublina. Mi się zdaje, że ten pociąg mogli wycofać. Zobaczymy, co przyjedzie. Bo na internecie sprawdzałem, ja tutaj się nie będę kłócić z nikim. Ale no, nie widziałem jakiegoś pociągu, żeby jechał do Bydgoszczy Głównej. Tam mamy peron, bo już nie ma co tam iść. Mi się zdaje. Jeszcze taki osel przejdziemy. No, to będzie na tyle z tego odcinka, więc cześć!